Ja w kolejnym odcinku serialu komediowo-obyczajowo-sportowo-psychologicznego Wielki LKS Goczałkowice. Ostatnio idzie nam dobrze. Idzie nam tak dobrze, że aż przestałem wierzyć w to, że nie może nam iść dobrze. Co do live'a, to tak sobie pomyślałem, że chyba zrobię tak, że dogram po prostu tę rundę chyba jeszcze na odcinkach, a później drugą rundę zrobimy live'a po prostu i tu będą wszyscy zadowoleni, wtedy mam nadzieję będzie to takie dość ciekawe wyważenie. Kogo my tutaj mamy teraz na rozkładzie? Jest Ślęza Wrocław, nasz rywal z poprzedniego sezonu. Później gramy w Puławie z Przemszą Siewierz i tam udamy się w naszym kąciku edukacyjno-nieedukacyjnym Polonia Nysa, Pniówek Pawłowice. Najcięższym z tych meczów powinna być chyba Polonia Nysa, tak mi się wydaje. Tak, Polonia Nysa jest obecnie czwarta, nieźle im idzie. Pniówek też w sumie nieźle im idzie, 14 punktów. I Ślęza jest dziesiąta, 8 punktów uzbierali póki co. W sumie przydałaby się jakaś porażka w lidze, bo ona jest na razie zbyt kolorowo, zbyt cukierkowo. Zobaczmy, czy dojdzie do niej w meczu ze Ślęzą. Jeśli chodzi o nasz wspaniały skład, to sezon wspaniały i wspanialszy już chyba nie będzie. Gramy, panowie, gramy, bo to szkoda czasu. Tutaj trzeba wziąć, wygrać tę ligę i iść do przodu. Nie ma co się nad nią specjalnie rozwodzić. Znowu bramkarza nie zmieniłem. Zapominam. Ale ten Weinzettel jest niezły w sumie, nie? On ostatnio jakiegoś karnego nawet wyciągnął. Pada deszcz i to jest na razie jedyna rzecz, którą mogę o tym meczu powiedzieć. Pada deszcz. Kolejna rzecz, jaką mogę o tym meczu powiedzieć, to to, że chyba właśnie przestał padać deszcz. Więc mamy już dwie ciekawostki. Panowie, no, nie wygląda to zbyt poważnie. O! Tak zwany offside. Podgrzewamy atmosferę. Bo was ten deszcz chyba wychłodził trochę. Dobra, Weinzettel, zapraszam. Nudy. Nudy się, nic się nie dzieje. Brychlik jest smutny. Czemu jesteście smutni? Boże, wam już naprawdę nic nie można. Nie można nawet podgrzać atmosfery w trakcie meczu, bo wy smutni jesteście. Może ja w ogóle powinienem wyjść. Może wy nie chcecie mieć trenera na ławce trenerskiej, może się czujecie przez to niekomfortowo, co? To ja stoję tu. Nie no, porażka ten mecz na razie. Łukasz, idź. Idę chyba, albo nie idę. Wygląda mi to trochę jak finał Ligi Mistrzów ostatnio. Poziom emocji jest całkiem podobny. No i 1-0. Kurwa, oczywiście, że tak. Może być taki brak emocji w sumie. Siemanko, z tej strony Tobiasz Weinzettel. Możliwe, że niebawem wszyscy się wyleczycie tutaj z miłości do Mrzyka. W sensie Mrzyk swoje zrobił, no ale Tobiasz naprawdę wygląda dobrze. Nie, powiem wam, że mam takie naprawdę mieszane odczucia. Z jednej strony super, że nam tak dobrze idzie, bo sobie nie wyobrażam zostać w tej lidze jeszcze na rok. Z drugiej strony trochę tęsknię za tymi przypołami z poprzedniego sezonu. Wiecie, jak ciężko się robi program, w którym nic się nie dzieje ciekawego? Zrobiłbym szpagat albo stanął na rękach, żeby jakoś uatrakcyjnić to, co właśnie oglądamy, ale ani jednego, ani drugiego nie potrafię. Widzieliście ten dribbling Brychlika? Co jest? Kiedy był na spalony niby Brychlik? Już krzyczą, sędzia chuj, sędzia chuj. Zierski jest po prostu zbyt dobry na tę ligę chyba. Grają tam w Rakowie jakieś Gutkowskisy, jakieś inne kurwa wymysły futbolowe, a Mati Jezierski się buja po trzeciej lidze. Podczas gdy jest naprawdę, znaczy nie żebym narzekał, nie? Nie mam na co narzekać, ale on jest naprawdę, on jest zbyt dobry. On się marnuje, trochę mi go szkoda.
Jak widzicie, dalej jestem w formie, szmaciarze jebane, kurwa. No i tak to leci, no, tak to leci. Taki to jest sezon. Kurde, ale w tej drugiej lidze naprawdę będzie ciekawie, nie? Tam już są naprawdę ciekawi przeciwnicy, ciekawe drużyny. Pewno nie zrobię sezonu, jeden sezon awansu do pierwszej. Jeszcze obronę wzmocniłem, to jest problem, bo jak w zeszłym sezonie, nawet jak strzelaliśmy dużo bramek, to dużo traciliśmy, bo nasza obrona była momentami dość zabawna. A teraz obrona została wzmocniona i już w ogóle jest. Bardzo mnie cieszy wasza gra. Następny mecz będzie ciekawy, będzie puchar. A w pucharze, jak wiadomo, można się trochę powygłupiać. Michalski zmęczony. Zmienimy go. Sensiula też jest dobry. I faktycznie jest kolegą Jezierskiego. Dostałem ostatnio zdjęcie. Właśnie jak chłopaki siedzą we dwóch w autokarze jadąc na jakiś mecz i mnie pozdrawiają. Brotowiarz, ale wyjazd, kurwa. Paść 4, Filipę z Wolnego. Prawie. Dobra, zrobimy jeszcze zmiany jakieś. Wpuścimy Kożulia. Nie chcę też pogra, chłopak. Wpuścimy Muchę i wpuścimy Batora. Co? 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 Gdzie? Jak? To był karny? Bardzo naciągane, bardzo naciągana decyzja sędziego. Myślę, że tutaj nawet, kurwa, Tomasz prawie to miał. Nawet sędzia tutaj jest rozczarowany tym, jak dudny jest ten mecz i po prostu chciał trochę nam emocji narobić. Nie winię go za to. Ależ pięknie! No nareszcie akcja tego duetu. Nie wiem, czy Jezier strzelał, czy podawał, ale będę wierzył w to, że podawał. I po prostu nasz duet napastników odnalazł właśnie wspólny język. Zobacz, strzelał czy podawał? Podawał! I to jak? Brawo, panowie! Właśnie taką współpracą będziemy sobie robić jeszcze większą przewagę w tej śmiesznej lidze. A to ciekawe było. Więc wpuścimy tu jeszcze oczywiście Macieja Okaja, który jak najwięcej minut ma zbierać. Oraz wpuścimy... Aha, już nikogo nie wpuścimy. Już 5 zmian zrobiliśmy. No dobrze, trudno. To... O! Wojcinowicz, nie żeby coś, ale póki nie wszedłeś na boisko, było 0 straconych bramek, a po twoim wejściu mamy ich 2. Chociaż tutaj to bardziej Dan zawalił. Nie no, Oskar Mazurkiewicz jest niesamowity. Jakbym prowadził teraz kadrę, to bym go kurwa powołał. Bardziej, że chodzi tutaj o lewo wahadło. Nie ma lepszych w kraju chyba niż Oskar Mazurkiewicz. No bo kto? Kto? Kto niby? Puchacz? Błagam was. Gumny? Nie żartujcie sobie. Kun? Kto to jest w ogóle? Oskar Mazurkiewicz powinien dostać powołanie na lewe wahadło i tyle. Gość nie zawodzi. 5-2. Dużo bramek. Dużo bramek, mało emocji. No jak tam inne wyniki, Górnik niestety wygrywa. A więcej wyników nie znamy. Okaj, co ty jesteś taki? Wolałby zostać na ławce też. Może mu powiem zero presji. Może się uspokoi trochę. Nigdy jeszcze nie używałem okrzyku zero presji, więc... Ale Kożul jaki kurwa zadowolony, chłop, bo w końcu sobie pograć może. Zobaczmy, jak zadziała okrzyk zero presji w stronę Okaja. Jezierski ma ocenę 10-0, chciałem tylko powiedzieć. Okrzyk zero presji nie zadziałał. Niestety, Okaj jest zesrany tym, że musi grać w takim wielkim klubie. Ej, już jest zadowolony.
Czyli okrzyk zero presji zadziałał tutaj na młodziutkiego Okaja. Wskazówka dla was. Jak jest smutny jakiś was zawodnik, to mu powiedzcie zero i patrzcie coś robi. Pyk, 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 cyk, pyk i... Ale było klepę jeszcze Okajowi zagrać. Okaj się tu czai. Koniec, wygrywamy ze Śledzą 5-2 na wyjeździe. Strzelamy tyle bramek, że jest to niepoważne wręcz. Ale co zrobić? No jesteśmy po prostu tacy zajebiści i nic na to nie poradzimy. Dobra robota, panowie. Czy można Jezierskiego pochwalić indywidualnie, czy znowu się obrazi? Można. Tym razem się nie obrali. KS Goczałkowice sprawił, że Tadeusz Marzec pęka z dumy. Fantastyczny wynik, dobra gra w obronie, dobra gra w ataku. Oskar Filipowicz, being able to watch players like Jezierski is why I love this job. No słuchajcie, jest dobrze, po 8 meczach mamy już 5 punktów przewagi nad drugim miejscem. Po 8 meczach zaledwie. 24 zdobyte punkty na 24 możliwe punkty do zdobycia. Celuloza Kostrzyn ma 0 punktów, czyli Kalina Gubin nie jest najgorszą drużyną. No jest naprawdę świetnie. Jest naprawdę. I love Jezierski, pisze Hugo Rozmus. Dobra, Łukasz, idź. Rogala błyszczy. Adam Rogala błyszczy w U19. Dobrze, niech błyszczy dalej. Kibice domagają się, by Jezierski został sprowadzony na stałe. No, też bym chciał. I w ostatnim odcinku nawet zbieraliśmy na to pieniądze. Uzbieraliśmy trochę pieniędzy, niestety na Jezierskiego nam nie wystarczy. I oczywiście mógłbym mówić, że program obecnie jest sponsorowany przez was i że na stronie buycoffee.tu ukośnik Mietczyński można dokonywać darowizn na poczet programu Wielki LKS Goczałkowice, ale nie powiem tego, ponieważ wiem, że nie ma aż tylu emocji, żebyście mieli za nie płacić. Dlatego nie wchodźcie na stronę buycoffee.tu ukośnik Mietczyński i nie przesyłajcie darowizn na poczet tego programu, gdyż ten program na to po prostu nie zasługuje. Nie róbcie tego. Nie wchodźcie w link pod opisem i nie przelewajcie swoich ciężko zarobionych pieniędzy na to gówno. Mateusz Jezierski jest kandydatem na zawodnika tygodnia. To jest pewniak, a nie żaden kandydat. Transfer 5. Cześć, spierdalać mi. Okej, czy można w końcu zmodyfikować budżet? Nie można. Wiecie co mnie zastanawia? Na przykład jak ja bym chciał przedłużyć kontrakt, nie? Bo powiedzmy, że kontrakt wygasa za niedługo. No, takiemu Filipe Oliveirze, nie? Chciałbym, żeby przedłużył kontrakt. No i on by chciał podwyżki lekkiej. Powiedzmy, że to by była nasza gwiazda, no bo to jest nasza gwiazda. No i jak my stoimy z pieniędzmi. Czemu mogę mu dać tak mało, jak mamy tak dużo jeszcze? Kurwa, nie mogę mu dać więcej. A tu mu mogę dać więcej? Dychę za... Dychę premii za lojalność. Damy agentowi, posypiemy, o. Agentowi damy 3000, to on go namówi. Chyba dużo tej premii za występ chce. To dajmy mu większą premię za asysty, a za występ mniejszą. Podwyżka po awansie, okej. Okay. Jednak chcę więcej tej premii za występ. Dobra, opłaty za agenta damy. Wszystko wydaje się być w porządku. No dobra. Tylko martwi mnie, że nie mogę oferować więcej, skoro mam przecież więcej pieniędzy. Coś jest nie tak z tymi finansami klubowymi, powiem wam. No ale dobra, powiedzmy, że to jest jeden z naszych tych priorytetów, nie? Żeby Oliveira przedłużył. Oskar Mazurkiewicz też byśmy chcieli, żeby przedłużył. 1300 by chciał miesięcznie. No i super. Oskar ma akurat idealne wymagania finansowe. Bardzo mi się to podoba. Nowy kontrakt dla Andrzeja. Wielki talent. Oczywiście, że to jest wielki talent. Andrzej Kłoda chce 1200. Gitara. Szymała. 1500. Super. Markwicki to może niekoniecznie. Łukasz Mrzyk. Oczywiście, że przedłużamy. Nie pierwszy bramkarz. Bramkarz na puchary. Przedłużamy. Nagrodzki, Zych. To się jeszcze zastanowimy. Warzycki raczej nie. Piszczek. Niedawno podpisałem nową umowę? Aha, czyli dobra, czyli Piszczek już ma do dwa... Czyli od Piszczka ci są ok. No dobrze, no to na razie przedłużyliśmy z tymi. Dobra, wrócimy do tematu za miesiąc. Na razie przedłużmy z tymi, z którymi przedłużyliśmy. Piszczek zadowolony z postawy zespołu. Ty, a właśnie, bo ja ostatnio zapomniałem o tym.
powiedzieć, że tak bardzo się skupiłem na nagłówku, że przeoczyłem pewną bardzo śmieszną rzecz. Że to, że Piszczek by z siebie wycałował, to nie było wszystko, co powiedział na swój temat. Łukasz Piszczek dostał pytanie. Prosimy o komentarz na temat wybitnego występu, jaki zaprezentował nam dziś Łukasz Piszczek. Na co Łukasz Piszczek? Zagraliśmy poprawnie jako zespół. Ale owszem, on jeden wyróżniał się na tle pozostałych zawodników. 11 marca rozpoczęliśmy serię 24 spotkań bez porażki. Jest wrzesień. Gwiazda będzie grać plecami do bramki rywali. Super. Bardzo dobrze, Szymon. Chodzi o to, żebyś był zmiennikiem Brychlika. O niczego więcej od ciebie nie oczekujemy. Brychlik, wejście Smoka. To jest dobre określenie na to, co Przemo prezentuje. Nasz priorytet rekrutacyjny nie ma żadnych sugestii, bo bardzo się dobrze sobie radzą. Przemsza Siewierz, moi drodzy. Przemsza Siewierz. Musimy z Przemszą Siewierz zagrać z drugim składem, nie tylko dlatego, że mam taki kaprys, ale również dlatego, że 3 dni później gramy mecz z Polonią Nysa, która jest poważnym ligowym rywalem. I na mecz z Polonią Nysa wszyscy najważniejsi zawodnicy muszą być w pełni kondycji, więc mecz z Przemszą Siewierz jest dla nas sprawdzianem. Jest sprawdzianem dla tych, którzy na co dzień nie odgrywają pierwszoplanowej roli w klubie. Dan prosi o rozmowę na temat spraw osobistych. Jestem coraz bardziej zaniepokojony złamanymi obietnicami, nie jestem pewien, czy nadal chcę grać dla tego klubu. A o chuj ci chodzi? Jeśli chcesz zrobić karierę w futbolu, nie możesz być taki miękki. Nigdzie się nie wybierasz. Imprezy zrozumie, że nie zawsze możesz postawić na swoim, tym lepiej. Kurwa, nie mogę się kłócić z Adamem Danchem, ponieważ jest to lider zespołu. Nie mogę się pozwolić na to, by cię stracić. Nie. Proszę cię. Nie patrzyłem na to z tej perspektywy aż do teraz. Miło jest być uważanym za ważnego zawodnika i z radością stanę w klubie. Tak jest! Moje skille psychologiczne dzięki tej grze wystrzeliły w górę. Mogę już spokojnie otwierać swój gabinet psychoterapii. Zrobię to w przyszłym tygodniu i poinformuję was o tym, gdzie się będzie on mieścił. Będziecie mogli przyjść, ja będę rozwiązywał wasze problemy. Chyba w tym kraju nie trzeba mieć żadnych papierów na to, więc... myślę, że jest to jakiś sposób na zarobienie troszkę pieniędzy. Patrzcie, w jednym zdaniem, kurwa, morale Adama Dancha zostały... Aj, wspaniale. Po prostu wspaniale. Mazurkiewicz przedłuża podpis. Oskar, ty jesteś mega gość. Ale trzymaj się mnie, Oskar, daleko zajdziesz. Mówię ci. Dobrze, zobaczmy więc... Gdzie jedziemy na puchar? Oliveira składa podpis, fenomenalnie. Siewierz. O, zobaczcie jak pięknie. Ty, ładnie. Bardzo ładnie. Cmentarz, ludzie umarli. Pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Siewierz, miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie będzińskim, czy jakoś niedaleko mnie. 5568 mieszkańców, malutkie miasto, miasteczko, takie miastunio nawet bym powiedział. Ale mają zamek, słuchajcie. I mają rynek z napisem I love Siewierz. Niestety rynek został trochę zabetonowany, ale taki już nasz polski urok. Herb jest ładny. Herb jest ładny. Chociaż ten, to jest chyba orzeł. Orzeł wygląda jakby mu było bardzo niewygodnie, bo ma takie nogi rozkraczone, w jednej nodze trzyma szale, a w drugiej jakiś kurwa badyl, nie wiem co to jest. W każdym razie wygląda na przeciążonego, jest przeciążony tak, że aż mu jęzor wystaje z dzioba, czyli na pewno ciężko oddycha. No i nie wiem, czy to S jest przyklejone na niego, czy to jest po prostu... No ale nie jest to zły herb. Widziałem gorsze. Widziałem coś lepsze, ale jest okej. W każdym razie, zamek w Siewierzu wygląda naprawdę spoko. Wygląda ładnie. Delikatesy też wyglądają. Rolina. To pewnie są delikatesy Karolina. No jest też kościół. Jest też... drugi kościół i jest też trzeci kościół oraz pomnik Piłsudskiego, izba kultury i tradycji dawnej, a także rynek z ładną fontanną, stadion
jest kryta trybuna, zobaczcie, może nie za duża, ale po co większa, w kryta to tylko siewiesz. Żurek można kupić na gęsi. Żurek na gęsi? I to tyle. Jeśli chodzi o siewierskie foty. Tutaj mamy historię miasta, to nas średnio interesuje. Gospodarka. Kopalnia srebra była w Siewierzu w XII wieku. Wytapiano żelazo. Tartak był oraz folusz. Folusz to jest budynek lub pomieszczenie, w którym mieści się folusz. Gdybyście nie wiedzieli, czym jest folusz, to teraz dalej tego nie wiecie. W okresie PRL miejscowość miała charakter rolniczy. Przemsza Siewierz już jest starym klubem, niestety nie ma na Wikipedii strony. 7 siewierskich przysmaków jest wpisanych na listę potraw tradycyjnych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tak więc Siewierz ma duży wpływ na polską kulturę gastronomiczną. Żurek siewierski, żołądki z gęsi po siewiersku, wątróbki gęsie po siewiersku, siewierska gęś pieczona, siewierska kaczka pieczona, smalec gęsi, borówka siewierska. Ty, coś mają z tą gęsią w tym Siewierzu. To może na tym godle to jest gęś? Kurwa, to w sumie może być gęś. To nawet trochę wygląda jak gęś. Trochę dziwna gęś, ale nie ma dowodów na to, że to nie jest gęś. Siewierz.pl. Co nas powita na tej stronie? Na stronie siewierz.pl dowiadujemy się, że burze będą. Dni ziemi siewierskiej były ostatnio i na dniach ziemi siewierskiej gwiazdą wieczoru był satyryk Jerzy Kryszak. Chciałem powiedzieć do wszystkich mieszkańców Siewierza, że mi przykro. Macie swój dzień, jeden w roku, święto, podniosłe, wesołe, sympatyczne. I na gwiazdę wieczoru wam zapraszałem, kurwa, Jerzego Kryszaka. To jak dostać w twarz. Są tutaj zdjęcia z tegoż dnia. Ale coś się wolno ładują. A kto tam jeszcze był oprócz Jerzego Kryszaka? Zespół Łydka Grubasa? Łydka Grubasa. Ile? 128 milionów wyświetleń? Okej, okay, no dzięki zwiedzaniu wirtualnego Siewierz, miasta Siewierz, dowiedziałem się o czymś takiego jak zespół Łydka Grubasa i czuję się teraz poinformowany, bo to jest jakiś naprawdę znany zespół z tego co widzę. Oni robią po parę milionów wyświetleń na piosence. No dobra, chuj z nimi, Siewierz. Siewierz, spacer po Siewierzu. Włodar, Siewierzdża. Produkcja Pedro. Co to ma z Siewierzem wspólnie? Nie. Nie mówcie, że to chodzi o to, że się wiesz. Brawo YouTube. Brawo, chciałem tutaj bardzo szczerą owację dla wyszukiwarki YouTube'owej. To. Ojej, to mnie zaskoczyło. Commerce się wiesz. Harlem się wiesz. Siewierz, Siewierz. Siewierz 9.3. O, to może być ciekawe. Okej, okay, super. Orszak Trzech Króli do Siewierza przybył. Przemarsz rozpoczął się o godzinie 14 w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Idę z mym orszakiem na spotkanie małej dzieciny, Pana Zbawiciela. Idźmy do Boga. Dla wszystkich jedna droga. Ja idę tą samą. Fajnie. Okej, okay, wygląda na to, że nic tak ciekawego jak w ostatnim odcinku tutaj nie obejrzymy. Aktualności, może aktualności nas tutaj uratują. Oczywiście, że jakiś wypadek był. Siewierz. Ej, nic ciekawego się nie dzieje w tym Siewierzu. Może damy narzędzia w ostatnim miesiącu, co się zadziało w Siewierzu. Siewierz mieszkanie. Zobaczmy, ile kosztują mieszkania w Siewierzu. Słuchajcie, warto się wprowadzić do Siewierza, gdyż
Można tanio wynająć mieszkanie. Za 1600 zł plus 500 zł czynszu 44 metry. Jakby ktoś z was... O, nawet ma z garderobą. Kurwa, wypadł. Jakby ktoś z was szukał na przykład nowego początku, nowego startu w życiu, to jest to opcja do rozważenia. Zbyt spokojnie. Żadnych kontrowersji. Sławomir Peszko wkracza do świata MMA. Trudno, no, co zrobić? Może jacyś znani ludzie chociaż są. No nie ma się o co z tym się wierzą zaczepić. Minus jest taki, że nie mam za bardzo o czym pogadać, jeśli chodzi o Siewierz. Plus jest taki, że Siewierz wydaje się być bardzo spokojnym, przyjaznym miejscem do życia. I do tego jeszcze mała, ładne, zabytkowe ruiny zamku. I naprawdę, wygląda tam ładnie. Tego nie można odmówić Siewierzowi. Wygląda to na naprawdę ładne miasteczko. Docenianie docenianiem, ale wypadałoby ich pierdolnąć, nie? Mój skład na mecz z Siewierzem. To jest tak, do bramki wejdzie Szumera. Dalej, w obronie trio. Andrzej Kłoda, Szymała, Wojcinowicz. Wyżej Kuba Bator, Marchwicki, Kożul, Sieracki, Mucha, Szymon Gwiazda oraz duża nadzieja Łukasz Mrzyk. Tak, Łukasz Mrzyk zagra w ataku. Strzelił w tym sezonie już jedną bramkę i ja w niego wierzę. Proszę się nie śmiać. Zobaczycie, że coś strzeli w tym meczu. A może Sierczyński zagra zamiast Marchwickiego? O, tak zrobimy. A może Pechliwan zagra? O, no i dobrze. I tak gramy. Po zwycięstwo, panowie. Po zwycięstwo. Pałę. Po sukces. Musimy zdobyć Siewierz. Łukasz Mrzyk jest trochę niepewny. Nieważne, ja w niego wierzę. Czemu my gramy u siebie? Przecież puchar to powinniśmy grać chyba na boisku z tej słabszej drużyny, nie? To tak nie działa czasem? No dobrze, przyjadę nas Przemsza Siewierz. Gęborys? To jest nasz Gęborys? Nie, nasz Gęborys nie grał w środku pola. To nie może być nasz Gęborys. Znowu pada deszcz. Widzieliście? Jak Mrzyk sprytnie sobie tutaj pierwszym kontaktem uruchomił kolegę. O, dobrze Denis. Dobrze Denis. Jebne. Sieracki, co za bramka! Kurwa! Pamiętam, że po Sierackim ostatnio mocno jechane było w pucharze, bo wyglądał fatalnie. A dzisiaj nie dość, że zajebał bramkę sezonu chyba póki co, to jeszcze dzięki temu Pechliwan ma asystę. I teraz dopiero mi przyszło do głowy, że Pechliwan to jest naturalny pierwszy zmiennik Mazurkiewicza, bo on może grać przecież cofniętego skrzydłowego. Szumera, coś ty kurwa wymyślił w tym momencie. Ty no, ten Denis naprawdę się nieźle czuje na tej pozycji. Andrzej, jebnij, pierdolnij to Andrzej. Jebnij z całej siły. Andrzej. No chyba, że tak. Co za rajd Andrzeja Kłody. Andrzej Kłoda, nadal w porukalnym, Andrzej Kłoda. Ajajaj. Jest Mrzyk. Kapitalnie to zrobił. Pechliwan. Sieracki, Mrzyk, znowu kolejne świetne zagranie. Bator i broni Baranowski. Mrzyk naprawdę wygląda w porządku w tym ataku. I Mrzyk! Aja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 j! No! Karny, stop, stop, stop! Ja chcę, żebym Mrzyk strzelał. Zmiaj zawodnika. Łukasz Mrzyk. Ej, no zmieniłem! Przecież zmieniłem! Mrzyk ma strzelać! No gdzie? No czemu mnie nie posłuchaliście? Jeszcze do tego jest przytłoczony uwagami. Jest przytłoczony tym, że zero presji powiedziałem. Za kur... Nie potrafi się bawić w ogóle ta gra. Jeszcze tak do dupy ten Mucha tego karnego strzelił.
Ajajajajaj. Andrzej Kłoda okradziony z asysty. A co jest Szymonowi? Teraz jestem w ciąży. I to już jest pewne, bo boli mnie ząb. Dobra, to czekajcie, trzeba zrobić zmianę. No jak Szymona boli, no to bez sensu, żeby grał. Tak, wpuścimy... No wpuścimy tego Nagrodzkiego, trudno. Niech chce też pograć. A zrajcie się Radzkiego przez całe boisko. Jedziemy! Hej! Hej! Jedziemy, panowie! Pozdrawiamy wszystkich! Dzięki Fibi Rosto! Chodźcie górę! I jedziemy, panowie! Pozdrawiamy wszystkich! I coś wypijemy! Brawo Konrad Sieradz. Konrad miał bardzo wiele do udowodnienia przed tym meczem. Cieszę się, że wyciągnął wnioski chłopak. Szymon deklaruje zrozumienie. Dobra, słuchajcie, no to zrobimy drugą połowę taką, że... na szpicę wejdzie Andrzej Kłoda. Julia zmienimy... No, bo on jeszcze nie jest w pełni sił. To temu Nagrodzkiemu już nie odpowiada, kurwa. Wolałby zostać na ławce. Kolejny ambitny piłkarz mi się widzę trafił. Dobra, zróbmy jeszcze jakieś zmiany. Kto mało grał w tym sezonie? Zych grał mało. Niech se wejdzie. Okaja trzeba oczywiście ogrywać. I kogo też możemy wpuścić? Sierczyńskiego. Nie, ten Sierczyński mnie wkurwiał ostatnio. No widzę, Milik to już konkretny zjazd zaliczył. Będzie... No jest 3-1. Andrzej Chojnacki. Dobrze, może jakieś emocje w końcówce jeszcze poczujemy. Sędziowie zachowali się podle w tym momencie. Była bramka, gdzie Andrzej Kłoda zaliczył asystę, bramkę Mrzyka. I oni mi kurwa gwiżdżą spalonego. Podłe. Podłe, małostkowe zachowanie. Krzysztof Milik asystuje przy bramce Jana Milika. No dobra, bo robi się sytuacja, powiedziałbym, taka dość ciekawa. Ale spokojnie, spokojnie, ja tu mam na boisku profesjonalistów. My jeszcze strzelimy na 4-2. Mrzyk musi strzelić w tym meczu. A jak nie Mrzyk, to chociaż ja pierdolę, jaki ten Nagrodzki jest beznadziejny. No. Spalony. No trochę nie trzyma Łukasz tej linii, trzeba mu przyznać, ale nie można mieć pretensji, on po prostu taki ma styl. Podejmuję ryzyko duże. A jak chciałeś emocje, to ich masz. Andrzej, tak jest. I tak jest. Niestety podanie było do Nagrodzkiego, więc gówno z tego będzie, no właśnie. Tam zabrakło jeszcze kogoś poważnego. 4 minuty jeszcze doliczone. Nie, no nie gramy jakoś źle. Mamy jakieś tutaj parę ładnych, kombinacyjnych akcji. O, jeszcze prawie pechliłem gola strzelił. W ofensywie lepiej to wygląda niż w defensywie. Jedne! Okaj odważnie, próbuję. Dobrze, okaj. No, Łukasz, sam! To jest ten moment. Robisz go teraz, nawin go!
Wow, niemożliwe. Michał Nagrodzki strzela gola. Proszę, proszę. Jestem zaskoczony. Nie zapominajmy jednak, że akcja jest budowana. Nie no, ten Mrzyk naprawdę, kurwa, grając w ataku nie wygląda, jakby to był bramkarz, nie? Nie wiem, jak to się ma do innych bramkarzy w FM-ie. No ale no patrzcie, on tutaj zrobił całą akcję. Tu podprowadził do linii, do Zycha. Zych bardzo ładnie do Nagrodzkiego. I jest gol. Dobrze. Szymon Gwiazda kontuzjowany. 3 do 6 dni. No to nie tak źle. Bez wysiłku to bym nie powiedział, że wygrywamy, ale no faktycznie nie był to jakiś ciężki mecz. Wygrywamy jakieś osły chcą za 0 zł. Finał Roland Garrosa zaraz się zaczyna, moi drodzy, więc będę musiał na dwa ekrany jechać. Daniel Warzycki ma potencjał być tak dobry jak Zwonimir Kożuj. Nie wiem, może ma. Chociaż myślę, że raczej nie ma. Mrzyk składa podpis pod kontraktem nowym. Kibice przyjęli tę wiadomość z powątpiewaniem, gdyż część z nich nie jest przekonana, że umiejętności tego zawodnika uzasadniają podpisanie z nim nowego kontraktu. Kibice oczywiście na łeb upadli. Kurde, no musimy zachowywać jakąś tożsamość tej drużyny. Nie możemy się wszystkich pozbywać. Co to za ekipa tu mi się... Mateusz Bodzioch. Ja żadnych piłkarzy nie potrzebuję. Ja mam taki skład, że dajcie spokój. Chciałem panu przekazać, że Marcos Alvarez nie jest w tej chwili sobą. Wydaje się, że częściej chce się... Piszczek, zrozumiesz problem. Wciąż jest niezadowolony Alvarez. Smała, mam go w dupie. Niech sobie jest niezadowolony. Życie nie polega tylko na byciu zadowolonym cały czas. Wręcz przeciwnie. Przez większość życia jesteśmy niezadowoleni. Okej, jesteśmy faworytem z Nysą. Moi drodzy, jeśli w tym meczu nie będzie emocji, to ja już nie wiem. Ja już nie wiem, gdzie te emocje będziemy mogli znaleźć. Chyba dopiero grając z Kluczborkiem. Robiłem małą zmianę w zespole, to znaczy Zwonimir Kożuj zagra zamiast Sararera. Sararer ostatnio nie grał jakoś wybitnie z tego, co kojarzę, więc Oliveira przesuniemy wyżej. W środku zagrałem Nowak z Kożuliem, Sararer jest na ławce. Mecz u siebie trzeba wygrać, panowie. Na pana Toni arenie jesteśmy nie do zdarcia. Zresztą wszędzie jesteśmy nie do zdarcia. W Polonii zagrał. Plus jest taki, że nie mamy szans stracić po tym meczu lidera. Znowu pada deszcz. Kurwa, co za smutny kraj, no. W każdym meczu pada deszcz. Ups. Posłuchaj! Ja ogarniam, rozumiesz to? Brawo, Adam Dunk! Co za interwencja! Okej, aczkolwiek, znaczy brawo, Adam Dunk, ale ten mecz póki co nie wygląda jakoś zbyt dobrze dla nas. Polonia Nysa wygląda dużo lepiej. I jest groźna, a najbardziej groźny jest ten Patrzcie, nawet Brychlika tutaj potrafią przepchnąć, no. Nie wygląda to obiecująco. A, trzeba coś krzyknąć chyba paką. Kurwa lamusy, weźcie się do roboty. Mnie ciekawi ten Nro Narcize B 70, on już jest od 2018 roku w tej Polonii Nysie. Trzeba go przeskautować. Ja pierdolę, kurwa. Przemo, jak to nie wpadło? Strasznie widać, jest ta Polonia zmotywowana. Co ja robię? Tweryn, czy ty jesteś, kurwa, poważny? Nie, fatalny błąd Seweryna. No nawet Oskar dzisiaj bez szału wygląda, co nie? Tu potrzebna jakichś zmian taktycznych, bo my naprawdę wyglądamy na gorszą drużynę po prostu. Jesteśmy gorszą drużyną. Pierwszy raz w tym sezonie muszę to powiedzieć na głos. Jesteśmy gorszą drużyną. No może teraz. A, w końcu jakieś tam akcje mamy, no konkretnie zrobiliśmy dwie. Jedna to powinien być zdecydowanie gol.
Ale niestety nie podpisał się Przemo Brychli. O nie! Co to było? Kurwa, czy my za wysoko jesteśmy na nich ustawieni? W innych meczach działało, więc nie powinno być za wysoko. Jezior, no. Przemo, teraz! Dawaj testa do prokuratora! Już tęsknię za czasami, jak jechaliśmy po 3-0 w pierwszej połowie. No, czekajcie, musimy się niżej trochę ustawić jednak. Za łatwo im wychodzą te podania... długie. Nie wiem, czy oni nas przeczytali taktycznie, czy mamy gorszy dzień, czy o co chodzi. Jezus. No nie wygląda to dobrze, nie wygląda to w ogóle dobrze. Jebne! No! Tak jest! Dobrze! I trzymamy to teraz, znaczy nie trzymamy, jeszcze atakujemy, trzeba wygrać. Cięta ta pierwsza połowa, dobry mecz w ogóle, dużo akcji, dużo się dzieje. Nareszcie dobry mecz. O tak! I 2-1. W dupie! O Boże, ale Tobiasz! Ta interwencja była... Co ci... Korek ci ugrzązł w tej mokrej trawie? Przecież to było żałosne. Ale mnie wkurwia ten ble, musimy go ściągnąć. I znowu Michalski. Co za żałosna akcja defensywna. Skrytykuj cały skład. Jakim cudem Michalski ma 7... Czy wy to w ogóle widzicie, skurwysyny, co się tutaj dzieje? Przemo cały mecz gówniany, ale... Szczęście się uśmiechnęło. Był tam po prostu, gdzie miał być. On to przewidział, że tak się stanie. Ale XG jedni i drudzy, potężne. Potężny mecz, powiem wam. Dobra, panowie. Trochę wysiłku i mecz jest nasz. Tylko trzeba tutaj ich taktycznie może... jakoś zaskoczyć, może byśmy coś zmienili. Pomimo tej bramki ściągnąłbym Rychlika, puścimy Batora, Dank zagra tutaj wyżej i tak zrobimy. I wpuścimy jeszcze Sararera. Próbujemy tak, może się trochę, bo brakuje nam kogoś z tyłu, nie? Ewidentnie oni sobie za dobrze radzą tam na naszym 18-20 metrze, więc... może poświęcając Rychlika i ustawiając tam Danka na defensywnego pomocnika, byśmy... jakoś nad tym zapanowali, no bo też umówmy się, mieliśmy sporo szczęścia w tej pierwszej połowie, mogliśmy stracić więcej bramek. Zobaczymy, czy taki pomysł taktyczny przyniesie pożądany rezultat. Nowaka mogłem zmienić, a nie Kożulia. Nowak ma kartkę i już widzę, że... no i ten Michalski to mnie dzisiaj zatrważa. Ja nie wiem, czemu on ma 7-6. Naprawdę, jakim cudem? Oskar, dobrze, Jeziora trzeba szukać właśnie w taki spam. Brawo Oskar! I brawo Jezie! Fantastyczne podanie! Patrz, jeszcze se podbił na klatę. Pięknie, dobrze, bardzo dobrze. Dobra, to żółta Nowaka mi się nie podoba. Puścimy Muchę. No ale nie możemy zostawiać całego boiska im, no. Powrót! Szybciej! Przerwij to! Aha, Michalski jest zmęczony, Michalskiego trzeba zmienić. A to już będzie moja ostatnia szansa na zmianę. Puścimy Szymałę za Michalskiego. I jeszcze jedno możemy zrobić zmianę, ale nie zrobimy. Dobra, gramy już tak do końca. Dobry mecz. Ale pomogło, widzicie? Dobra była ta zmiana taktyczna, bo już nie mają tyle do powiedzenia w drugiej połowie. Przed naszą szesnastką. Dobrze byłoby Rychlika poświęcić.
Brychwil już swoje dzisiaj zrobił, on nie grał. Kurwa, rzeczywiście! Gdzie? Czemu? Kolejny karny w końcu? To nie był rzut karny, no. Z mojej perspektywy to nie był rzut karny. Dobra, Tobiasz. Ja wiem, że ty potrafisz. Ajajaj. Dobra, zażądajmy więcej jeszcze od wszystkich. Co my tu zrobiliśmy w tym momencie? Przecież gość totalnie był niepkryty. Piszczek! Ja pierdolę, Łukasz, jak mogłeś się tak dać? Dobra, bardzo ofensywnie. Kurde, jeszcze powalczmy, jeszcze mamy chwilę, jeszcze mamy 40 sekund, no. Chociaż remis. Kurde. No szybciej! Szybciej! Jeszcze jedną akcję zdążymy zrobić. Kur... Wycofuję wszystko, wszystkie narzekania o brak emocji. Jednak wolę brak emocji. Weinzettel zagrał kurwa beznadziejny mecz. Trzymała bardzo słaba zmiana. Serrarer, bardzo słaba zmiana. Źle zagrali. Aż ominąłem początek. Początek finału. No dobra, jeszcze nie zaczęli. No i seria 23 meczów bez porażki się nam kończy w tym momencie. No niestety, moi drodzy. Alvarez chce porozmawiać. Powinieneś przygotować się do roli ważnego rezerwowego. W porządku, nie przeszkadza mi to. Trochę się zdziwiłem, szczerze mówiąc. No dobrze, skoro ci nie przeszkadza, słuchaj, Alvarez, możliwe, że dostaniesz szansę, bo sytuacja w tabeli nadal jest w porządku. 3 punkty tylko tracimy. 3 punkty mamy przewagi. Czyli Kluczbork jeszcze może tutaj ma mecz zaległy, czyli może być tak, że będziemy mieli tylko 2 punkty przewagi. Dobra, nie wszystko można wygrać, co nie? I tak w sezon zaczęliśmy fenomenalnie. No nie wiem, no też ta Polonia Nysa zagrała dobrze, no trzeba im to oddać. Pam, pam, pam. Zarząd jest zachwycony twoją pracą. Uważa, że jesteś odpowiednią osobą na to stanowisko. Nie zapomnieliśmy o zeszłosezonowych sukcesach. Nadal w wielkim stopniu bierzemy 6. Ocena pracy 6. Czaicie, że mam ocenę 6? Nie do ruszenia. Nie do ruszenia jesteśmy. Nie do ruszenia. A kibice 4+. No kibiców za... Dowolić to nigdy nie jest prosta sprawa. Dobrze, Kluczbork zremisował. Chwała im za to. No to mamy jeszcze jeden mecz. Z Pniówkiem. Przypomnijmy, że do Pniówka, do Pawłowic wraca Brychli. Legenda tego klubu. No nie jesteśmy aż tak dużym faworytem. Jesteśmy lekkim faworytem. Pytanie, czy coś zmieniamy teraz na ten mecz, czy... Nic nie pograł za bardzo ten Oliveira ostatnio. Dobra, może wrócimy do takiego ustawienia jednak. Oliveira, Sorare, Nowak, Kozioł wróci jeszcze na ławkę. O, Szymon Gwiazda może jechać na mecz, to nie jest zapechliwane. Dobra, gramy ten mecz i kończymy, bo sorry, ale muszę finał Roland Garrosa obejrzeć. To jest dla mnie niezwykle ważne. Gramy, gramy. Domo, jedna porażka każdemu się może przytrafić, ale znowu pada deszcz. A owoce i warzywa nadal drogie. Kurwa, zapomniałem Weinzettela zmienić. Przecież on nie miał prawa w tym meczu. Czemu ja tak słabą pamięć mam? Mrzyk miał bronić dzisiaj. Może jakby w ostatnim bronił, to byśmy też nie przegrali. Ale zawsze tego Tobiasza zapominam kurwa zmienić. I zawsze tego potem żałuję. Mi się nie okazało, że Przemkowi będzie szkoda kolegów z dawnej drużyny. Ajajaj, dobrze, dobrze. Jebne! No niepotrzebne zachowanie. Mam tu coś do jedzenia? Nie mam nic do jedzenia.
Panowie, no. Ja się szybko do dobrego przyzwyczajam i to oglądanie was sprawia mi przykrość. Co ten kibic robi? Co, jakieś dopalacze tam są rozprowadzane po naszych kibicach? O co chodzi? Nie no, w sumie dobra, ma prawo się tak zachowywać, jak my gramy taką chuj! Coś się stało z tą drużyną. Nie wiem, czy to, że przedłużyłem kilka kontraktów? I gol. Na szczęście nie, ale... Co się stało, no? Gdzie, czemu tak na przestrzeni... Gdzieś straciliśmy nasz błysk. Park Kluczborg wygrywa. Straciliśmy gdzieś błysk, ewidentnie, coś... No nie, kurwa, Sercan. Przepadł nasz błysk. Był błysk, nie ma błysku. Jeszcze spalone, kurwa. Fatalnie się to ogląda. Czemu my gramy w ogóle jakieś durne, długie piłki przez całe boisko? Co to ma na celu? No nie. Fabian, coś ty odpierdolił. Tobiasz znaczy się. Nie, to jest zmiana, kurwa. Ja się nie będę z tobą bawił w takie... Wypierdalaj. Nie można takich rzeczy robić, no. Na tym poziomie. Mrzyk ci pokaże zaraz, jak się broni. Aż się głupio zrobi. Siedź i oglądaj po prostu, jak to się robi. Panowie! Krytyka. Ale takie kurwa zagrania, jak my prezentujemy, to się nie mieści w pale, żeby kurwa pana, bo my nie umiemy grać w piłkę. No zasłużenie, no nam się nie należy drugie miejsce. My jesteśmy beznadziejni, kurwa. I tylko tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Co my gramy, kurwa? Co my robimy na tym boisku? Musicie mi powiedzieć, co my robimy na tym boisku? Sabotaż jakiś. Gdzie jest moja drużyna? Co się stało z moją drużyną? Kto porwał moją drużynę? Gdzie jest Wielki LKS Gorzałkowice? Gdzie jest Brychlik? Gdzie jest Nowak? Gdzie jest Mazurkiewicz? Gdzie jest Jezierski? Gdzie są kurwa wszyscy? Gdzie jesteście? Co się z wami stało? Nie podoba mi się to, co się dzieje. Nie podoba mi się to. Co tu robił Serrarem teraz? Ja się pytam. Co się dzieje z moją drużyną? Nie no kurwa, jak już jedzie, jak nie strzela takiego czegoś, to naprawdę nie jest dobrze. No tak, co ty, Filipe, możesz na treningach. Jebłem. Wow. Dobra, przepraszam, Filipe. Okej, to jest... Co za gol? Nie zmienia to faktu, że gramy do dupy, ale przynajmniej piękny gol. Jebłem.
Dobra, wiedziałem komu dać nowy kontrakt. Ale co to za bramki w ogóle są? Ty, co on... Patrz co zrobił. Ja wiem, że tu bramka się nie popisał, ale Filipe, kurwa, ty zwariowałeś. No nieźle. Stać was na jeszcze więcej. To, że Filipe doznał objawienia i strzelił dwie bramki sezonu w przeciągu 10 minut, nie zmienia faktu, że musimy zacząć grać lepiej. Pytanie, jak to osiągnąć? Na pewno Jezier musi zacząć grać lepiej. Podbudowało go to krytyka, to dobrze. No dobra, w sumie tylko Jezierski, żeby się ogarnął i jakoś to powinno być, nie? Na pewno są teraz mocno zdemotywowani nasi przeciwnicy, no bo grali, kurde, naprawdę niezłą połowę, a tu Filipe Oliveira im 10 minut po prostu sprawił taką przykrość, że może być im ciężko się po tym podnieść, więc musimy teraz strzelić karny. Ale za to przyjęcie bym nam dał tego karnego. No ja widzę, że Firka tutaj teraz... Wszyscy chcą zaskoczyć. Nie ma się co dziwić. Kolega Firek pokazał, że strzał z dystansu nie jest jego najmocniejsza strona, bronienie ich. Jest to trochę problem, gdy jesteś bramkarzem. Zrobimy naszą taktyczną, nasz taktyczny manewr pod tytułem wymieniamy Brychlika i wpuszczamy Szymałę. Tu, tu, tu. Okej. Okay. Brawo, Mrzyk! Co wiesz, by tego nie wyciągnął? Kurwa, Kasper Rudd prowadzi 3-0 z Dziukowiciem. Nieźle. O-o! Brawo, Mrzyk! To jest wielki bramkarz. Stop, zmiany. Łukasz Piszczek jest zmęczony. Wchodzi Bator. Wchodzi Mucha. Wchodzi Kożul. Dobra, musimy trochę ostrożniej podejść. Trochę ostrożniej gramy, co nie? Troszkę ostrożniej. Troszkę więcej gry na czas i troszkę ostrożniej. Dobrze, nie dajemy im dojść do głosu w końcówce. To jest pozytywne. Dobrze, jeszcze rożny. Polonia Nysa remisuje, dobrze, dobrze. Tylko to utrzymać, panowie. Utrzymać to i będzie git. Dobrze. Dużo stresu. Ale ostatecznie się udało. Dobra robota. Mamy to 4 mecze, 3 zwycięstwa, 1 porażka. Sytuacja w tabeli wygląda bardzo dobrze. 4 punkty przewagi nad Lechią, z którą będziemy grać, o ile się nie mylę. W następnej kolejce. A w pucharze naprzód Lipiny. Lipiny to tam, gdzie jak miłość było? Ciekawe. Także następny odcinek zacznie się od ciekawego spotkania. Zapraszam.